Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dzisiaj, kochani, nie będzie pająków, także jeśli ktoś wszedł dla pająków, to niestety dzisiaj ich nie znajdzie, bo odpakujemy sobie te oto dwie paczki niespodzianki. One już chwilę u mnie leżą, jak zresztą każda paczka niespodzianka trochę czasu u mnie leży. I słuchajcie, tak, tu jest mniejsza i ona mnie zastanawia, bo tutaj jest napisane, że nadawcą jest niejaka Klaudia i dalej jest napisane spiżarnia u Heli sklep. Więc jeśli tutaj jest spiżarnia u Heli, to obstawiam, że może być coś do jedzenia w środku. Problem jest niestety taki, że paczka u mnie leży około 2 miesięcy, więc nie wiem, co to będzie. Zobaczymy. Nie śmierdzi z tej paczki. Wow, a wręcz pachnie, słuchajcie. Ciekawe, ciekawe. A tu natomiast jest paczuszka, którą mi wręczył osobiście na ostatniej giełdzie w Warszawie Marcel. I też, co jest w środku, nikt nie wie. Wydaje mi się, że spiżarnię sobie zostawimy na zaraz, bo jednak bardziej mnie kusi ta oto piękna paczka. Prezencik normalnie. Marcel ma już na starcie plusa zapakowanie, bo naprawdę wygląda bardzo prezentowo ta paczka. Dobra, sprawdźmy, co tu się dzieje. O, słuchajcie, tutaj ładnych opakowań chyba będzie ciąg dalszy. No, spójrzcie na to pudło. Wygląda niczego sobie. Czas je otworzyć. Standardowo wy zobaczycie najpierw, żeby się nic nie wysypało. Swoją drogą, no tak z 2 kilo waży ta paczka. Nie mam pojęcia, co tam może się ukrywać. Ale pudełko naprawdę bardzo ładne. Już coś wyleciało. Dobra. 3, 2, 1. Teraz ja. Wow, no przepięknie. No spójrzcie, jaka to jest schludnie wypełniona paczka wystrojem. No po prostu wygląda świetnie. Ja nie mogę. Dobra, tutaj mamy fotkę skakuna. Jest też oczywiście list, który również jest zapakowany w jakiś mega ładny papier. Szok. Zobaczmy, co w tym liście się ukrywa. Kurczę, naprawdę, no muszę przyznać, że bardzo pięknie zapakowana paczka. I ja, a tu są jeszcze inne piękne rzeczy. Spójrzcie na tą kartkę. Koniec świata. Dobra, czas to przeczytać. No spójrzcie na te słodkie kaktusiki. Dobra, czytamy w takim razie. Cześć Kuba, jestem Marcel i mam 9 lat. Przysłałem ci tą paczkę, ponieważ podobają mi się twoje filmy i dzięki tobie pozbyłem się strachu przed pająkami. Nie wiem, czy wszystkie rzeczy z paczki ci się przydadzą. Jeśli nie, to daj wskazówki do drugiej paczki. Jesteś super youtuberem, pozdrawiam Marcel. Dzięki Marcel, bardzo miły akcent z twojej strony. Kartka naprawdę totalnie na propsie. Całe opakowanie było na propsie. No a to pudełko to jest kunszt jak dla mnie. Zobaczcie, że tutaj te rzeczy nawet po prostu ładnie koło siebie leżą. Wow, naprawdę nieźle. Wiecie co? Zaraz sobie oglądniemy, ale to przy okazji oglądania rzeczy z drugiej paczki, wtedy sobie po prostu zmienimy kadr. Dobra, sprawdźmy, co tu się ukrywa. Ekscytacja milion. Spiżarnia u Heli. To ciekawe. Dobra, wy coś tam widzicie już? Czy jeszcze nie? Kto mi przerywa? Niewiele widać pewnie. Wysypmy. Słodkości. Takżem czuł. Dobra, jest list. Przeczytajmy sobie go zaraz. Ło, jest nawet karta Pokémon. Nie patrzę jeszcze jaka. Lubię karty Pokémon swoją drogą. Dostałem nawet laurkę na urodziny, które miałem 2 kwietnia. Bardzo ładna. Nie wiem, co prawda, co to za stworek, ale może się okaże w tym liście. Cześć Zając, wszystkiego najlepszego i pajęczynowego. Mam nadzieję, że paczką umili ci dzień. Miała przyjść w urodziny, ale napotkała problem. Rysunek, który rysowałam 4 razy, by wreszcie uzyskać efekt, który mi się spodobał. Na rysunku masz Pokemona o nazwie Galvator? Nie wiem. Kurczę, nie znam niestety nazw nowych Pokemonów, wiecie? Bo ja się wychowałem na pierwszej generacji Pokemonów i tylko one są mi znane. Jest bardzo podobny do młodej Chromki, ale że jest dorosłą formą, dostał też dorosłe ubarwienie. Do tego masz sporo słodyczy oraz kartę Pokemon przedstawiającą Araquanida? Chyba tak. Jeśli będziesz miał do sprzedania oddania Chromkę lub Karibenę, to rezerwuję. Pozdrawiam, Sesia. Dzięki, bardzo miłe, co ty mi tu przysłałaś. Tak naprawdę jeszcze nie wiem. W związku z tym zmieńmy sobie kadr i przyjrzyjmy się temu wszystkiemu. Najpierw przyjrzyjmy się temu wszystkiemu, co nam tutaj Marcel wysłał. Jeszcze raz mówię, no pięknie jest to zapakowane, naprawdę. Przyznaję tej paczce order takiej staranności i nie chodzi już o to, co jest w środku,
ale w jaki sposób zostało zapakowane, w jaki sposób paczka przyszła i tak dalej. Naprawdę uważam, że no, to jest pierwsze miejsce, serio. Nawet samo pudełko jest po prostu w takim guście przygotowane, wszystko jest perfekcyjnie. Ale dobra, co my tu mamy? Tu są ścinki bukowe, no to nie będziemy na nie patrzeć. Dalej mamy trochę kokosów. Ja ogólnie kokosów nie używam. Chociaż może by komuś dać, no na pewno by jakiś pająk, który robi pajęczyny, by chętnie użył takich kokosów. Aczkolwiek ten jest strasznie ładny. No jaki fajny mały kokosek. Spoko. Powiem tak, nie będę używał na razie, ale zawsze powtarzam, że warto mieć takie różne elementy wystroju, bo nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie na nie pora. Więc dziękuję za kokosy. Dalej mamy, o, to jest ciekawe. To myślę, że dla jakichś gryzoni by się nadawało, nie? Taki brzozowy kawałek. Czy go wykorzystam? Też nie wiem, ale bardzo się cieszę, że go dostałem. Co jest dalej? Dalej mamy, o, korzenie. Ja słuchajcie, po ostatnim odcinku od Reptility z korzeniami powinienem się znać na nich. I ja bym wam powiedział, jakie to korzenie, ale zapomniałem jego nazwy. Korzenie nigdy dość, naprawdę. Bo wiecie, zależy wszystko od tego, jakie terrarium przygotowywujesz, dlatego warto mieć bardzo dużo różnych wielkości korzeni, bo tak jak mówię, nigdy nie wiadomo, kiedy trafi ci się wizja, w której wykorzystasz akurat ten, a nie inny korzeń, więc też jak najbardziej bardzo się z nich cieszę. Dzięki. Co mamy dalej? O, kolejny ładny korzonek. Bardzo ładny, naprawdę. Będzie czekał na swoją szansę zdobycia sławy w którejś z aranżacji. I ostatni mamy sztuczny krzaczek. No, nieźle. No, ten mi się wydaje, że jest taki bardziej akwariowy, aczkolwiek również nie znam dnia ani godziny, kiedy nie stwierdzę, że a może właśnie to mi się przyda. Więc fajnie, dzięki Marcel, bardzo miła paczka, naprawdę. Miła paczka i no, wykonana w perfekcyjny sposób, naprawdę. I jeszcze raz rysunek sobie obczajmy z bliska. No, sprawdźmy detale, nieźle. Kurczę, szkoda, że nie wiem, jak ten Pokémon wygląda, ale czekajcie, sprawdzimy. A słuchajcie, wszystko rozumiem, ta Galvantula, czy jak i tam, to jest Pokémonowy pająk. Zobaczmy sobie może na tę kartę. No pająk jak nic. Bardzo spoko, dzięki. Tutaj dalej mamy jeszcze jedną kartę Pokémon, ale też niestety, kurczę, nic mi nie mówi ten Pokémon. Ja tylko znam pierwszą generację, ale znam ją na pamięć, nie myślcie sobie. Dobra, przejdźmy zatem do słodkości. Co my tu mamy? Knoppers, lubię te batoniki, są bardzo spoko. Konkretna Milka Oreo Choco. Maltersy to już klasyczek. Dalej mamy, o, patrzcie na to. Czyżby tu był króliczek i zajączek? O, jakie fajne lizaki, ja nie mogę. Za tematyczne słodycze duży propsik. Dalej mamy, słuchajcie... co tam jest? No to trzeba otworzyć, bo nie widać. Aaaa, grubo! Czekajcie, otworzę to bardziej. Czy to jest kochany króliczek na tort? Albo nie, to chyba jest wielkanocny króliczek. Nie wiem, ale czekajcie. Ładnie pachnie, takim karmelowym lukrem. Spoko. Dzięki za kolejnego słodkiego króliczka, to bardzo miłe z twojej strony. I dobra, i co jest jeszcze? No, tak naprawdę mamy tutaj wielkanocne jajeczka, no tak, bo to paczka była w okolicach Wielkanocy wysyłana. O, i słuchajcie, są Center Shocki. Okej, wow, to Center Shock jest Chupa Chupsa? Nie wiedziałem, jakie nowe powychodziły, jest truskawkowy, jest Mr. Slimer, cokolwiek to znaczy. I jest jeszcze... O kurde, słuchajcie, jest Center Shock Greedy Spider. No, nieźle. Chętnie bym go spróbował tutaj, ale po ostatnich przejściach z próbowaniem kwaśnego cukierka na wizji nie ma to sensu, bo będę miał ślinotok potem i do końca odcinka nie będę mógł mówić wyraźnie, ale dzięki. Center Shocki zawsze na propsie. Mamba Duo, Mentosy, Milky Way Crispy Rolls i, a jakże inaczej, króliczek. No i dobra kochani, tak naprawdę to jest tyle, dostałem bardzo dużo kontrastowych rzeczy, bo te się przydadzą, a te może się nie przydadzą, no ale come on, kto by nie chciał dostać paczki pełnej słodyczy. Akurat niestety teraz jestem na etapie niejedzenia cukru, więc będę musiał je schować gdzieś bardzo głęboko, żeby mnie nie kusiły. Dałbym Ninie, ale ona też jest na etapie niejedzenia cukru, więc one na pewno poczekają, bo przyjdzie na nie moment, kiedy stwierdzimy, że trzeba zjeść coś słodkiego. Także co mogę dodać więcej? Dzięki Secia i dzięki Marce za paczki.
jak widzimy, są bardzo kontrastowe, ale słuchajcie, łączy je jeden wspólny fakt. Zostały zrobione dla mnie i to mnie strasznie cieszy. Naprawdę dziękuję z całego serca. I tak naprawdę dobiegamy powoli do końca odcinka. Pamiętajcie o tym, że jeśli byście chcieli taką paczkę mi wysłać, taką... Może niekoniecznie taką, jak tu widzicie, ale tak naprawdę cokolwiek od Was dla mnie, ja chętnie to przyjmę i chętnie to nagram. Jeśli chcecie ze mną skontaktować, polecam Wam zajrzeć tam poniżej. Na samym dole jest mail. Wystarczy na niego napisać, poczekać dość długo na moją odpowiedź, a dalej to już pójdzie z górki. W związku z tym, kochani, trzymajcie się ciepło, a my widzimy się już w sobotę przy pająkach. Hej!